Dziś materiał z gatunku tych specjalnych, także zanim zaczniemy, z pewnością zawsze ciekawiły Was kulisy amerykańskich korporacji, wiecie, seksizm, oszustwa, walka o władzę i pieniądze, bo przecież kto by nie chciał poznać tego świata od środka. I świetnie się składa, bo partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Feria wraz z książką Uber Walka o władzę, którą serdecznie, z całego serducha mogę Wam polecić. Jeżeli szanujecie dobrze opracowaną książkę z potężną dawką wiedzy, to tutaj macie świetny przykład, co najłatwiej pokazać chociażby w źródłach. O, zobaczcie sobie. O, proszę. 20 stron źródeł. To mówi samo za siebie. A wszystkie te informacje, jakie moglibyście dostać, tutaj właśnie znajdziecie. Historia Ubera oczywiście, ale i mechanizmy tajemniczej Doliny Krzemowej, motywacja pracowników w korpo czy firmowe imprezy w Las Vegas z zakazem uprawiania seksu ze współpracownikami, bez owijania w bawełnę i dopowiadania historii, jak to chociażby miało miejsce w Wilku z Wall Street. What I'm asking you, Swiss dick, is are you going to fuck me over? I understand perfectly. I to jest właśnie cecha tej książki, która bardzo mi się podoba. Szeroko opisane, wszystkie wątki nie zostawiają żadnych wątpliwości, a tuż po przeczytaniu wychodzicie z potrzebą sięgnięcia po kolejną podobną pozycję. I co jest jeszcze lepsze, nie czyta się jej jak jakiegoś podręcznika w szkole, bo ma genialną narrację. Generalnie polecam dla wszystkich fanów pieniędzy, czyli nie tylko dla braci Szumowskich. W przypiętym komentarzu i opisie macie oczywiście link, z którego możecie zakupić swój egzemplarz książki, a kupując właśnie z tego linka wspomożecie w ten sposób nasz kanał i kto wie, być może za jakiś czas wygryziemy z rynku takich monopolistów jak chociażby TVP. Ja się nazywam Maciej Podstawka, tutaj macie listę tematów. Jak widzicie, główną osią dzisiejszego materiału jest kapitalizm, wolny rynek, czyli to, co lubicie najbardziej, a to wszystko dzięki wydawnictwu Feria i książce Uber Walka o władzę. A teraz zaczynamy już pierwszy temat. Firmy amerykańskie od 1990 roku zainwestowały w Polsce ponad 38 miliardów dolarów, tworząc prawie 300 tysięcy miejsc pracy. Tak wynika przygotowanego przez firmę doradczą KPMG oraz Amerykańską Izbę Handlową w Polsce raportu 30 lat inwestycji amerykańskich w Polsce. Raport AMCHA oraz KPMG Polska to 45 stron, które zawierają informacje na temat struktury amerykańskich inwestycji w Polsce. Dowiemy się z niego m.in. o tym, jak duże są to firmy, ile zatrudniają osób, a także z jakiej branży pochodzą. Wedle raportu firmy ze Stanów Zjednoczonych to druga pod względem wielkości grupa inwestorów zagranicznych w Polsce. Jako drugie co do wielkości źródło kapitału inwestycyjnego na polskim rynku, Stany Zjednoczone stanowią 11% wartości wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Łącznie inwestycje amerykańskie stanowią 4% polskiego PKB i stanowią ważną część polskiej gospodarki. Amerykańscy inwestorzy działający w Polsce mają ponad 54,5 miliarda dolarów aktywów. Wartość aktywów zgromadzonych przez firmy z kapitałem amerykańskim stanowi około 18% wszystkich aktywów zagranicznych firm w Polsce. W latach 2010-2018 wartość ta wzrosła aż o 67%. Aktywa są własnością korporacji zarówno produkcyjnych, jak i usługowych oraz funduszy integrujących kapitał inwestycyjny. Co ciekawe, ponad połowa amerykańskich inwestycji w Polsce przypada na przedsiębiorstwa produkcyjne, ale to te drugie, związane z usługami, notują większe wzrosty. Firmy z kapitałem amerykańskim mają znacznie większy udział w inwestycjach w sektorze przemysłowym w porównaniu z innymi zagranicznymi inwestycjami w Polsce. Zatrudniają w Polsce około 267 tysięcy osób i nieustannie tworzą nowe miejsca pracy, a ich dynamika zatrudnienia jest znacznie wyższa niż średnia rynkowa. Szczególnie szybko rośnie zatrudnienie w sektorach opartych na wiedzy. Autorzy raportu podkreślają, że firmy z kapitałem amerykańskim odnoszą sukcesy w Polsce i jednocześnie dostarczają atrakcyjne, konkurencyjne produkty i usługi na rynek kapitałowy i zagraniczny. W latach 2010-2018 firmy amerykańskie działające w naszym kraju odnotowały wzrost sprzedaży aż o 60%, osiągając 60,3 miliarda dolarów przychodów. Ponadto w ostatnim czasie amerykańscy inwestorzy stali się znacznie bardziej aktywni niż inne firmy zagraniczne w Polsce. W latach 2010-2018 inwestycje amerykańskie rosły 1,5 razy szybciej niż inne inwestycje zagraniczne. Co istotne, inwestycje amerykańskie są dobrze rozłożone w całym kraju.
kraju. Większość firm z kapitałem amerykańskim jest zarejestrowanych w województwie mazowieckim, bo 60%. Warszawa dominuje jako miejsce rejestracji inwestycji, co raczej nie powinno dziwić. Jednak według danych AmCham aż 57% inwestycji amerykańskich firm zlokalizowanych jest poza centralnym województwem. Inne atrakcyjne regiony dla amerykańskiego biznesu to województwa wielkopolskie, pomorskie i małopolskie. Dobrze się mają także obroty handlowe między Polską a USA. W 2018 roku osiągnęły one aż 21,6 miliarda dolarów. Rynek amerykański zajmuje 8 miejsce pod względem sprzedaży polskich wyrobów przemysłowych w porównaniu z 17 miejscem 10 lat temu. Największym trendem eksportowym Polski do Stanów Zjednoczonych są maszyny i urządzenia mechaniczne. W tej kategorii największy udział stanowią części do silników turbośmigłowych i turboodrzutowych. Nieźle ma się także eksport usług i pod tym względem Stany Zjednoczone zajmują 5 miejsce. Ponad 70% wartości eksportu usług stanowią telekomunikacja, informatyka, usługi techniczne, usługi badawczo-rozwojowe i inżynieryjne, czyli mówiąc ogólnie usługi oparte na wiedzy. Taki eksport szacuje się na 3 miliardy dolarów. Eksport usług IT, w tym oprogramowania, wzrósł 5-krotnie od 2010 roku i stanowi obecnie 1/3 całkowitego eksportu polskich usług do Stanów Zjednoczonych. procent polskiego PKB, 11% wartości inwestycji zagranicznych, 276 tysięcy miejsc pracy, monopole w takim wykonaniu niestety są niezbędne w nowoczesnym świecie usług. Eksport o wartości 81 miliardów, ponad 1500 firm. Wiecie, co to wszystko znaczy? Tylko jedno. Uzależnienie gospodarcze. Na początku reformy ustrojowej w Polsce wszystko wyglądało niewinnie. Supermarkety się pojawiły, centra handlowe, internet, iPhony. Zamiast zapiekanek mogliśmy zjeść cheeseburgera z maka, a nad ranem po imprezie przegryźć kepsa z ostrym sosem. Aż w końcu okazało się, że jest to wielka... Po takim przyjacielskim podaniu ręki po 89 okazało się, że polska gospodarka stawała się bardziej i bardziej uzależniona od humoru kilku panów siedzących w Dolinie Krzemowej. A jak sytuacja wygląda dzisiaj? Więcej pieniędzy jest wyprowadzanych niż inwestowanych. Opodatkować korpo nie możemy, bo i jak? Skoro po pierwsze korporacje takie jak Google czy Facebook liczą się na świecie bardziej niż cały nasz kraj, a po drugie dochodów wcale wykazywać tu nie muszą, bo ich głównym kosztem może być chociażby dzierżawa logo od firmy matki z USA. I tak nasze dane wędrują od jednej do drugiej osoby. Jak mamy innowacyjny pomysł, to te zbawienne amerykańskie inwestycje zbawią również nas i wykupią nasz pomysł lub po prostu nas dojadą. Bo to oni mogą dopłacać do biznesu latami i mają na to hajs. I tak to, co nam by się nie opłacało, dla nich jest dobrym interesem, bo po kilku latach wypierają wszystkich graczy z lokalnego rynku. Dlaczego? Jak? Po pierwsze, mają amerykańskiego prezydenta. We're dying. We're dying. We need money. Którego zadaniem jest działanie w interesie swojego państwa, więc w interesie właśnie tych korporacji. Po drugie, trzymają w szachu polską gospodarkę. Po trzecie, mają kulturę, w której wielu Polaków się wychowało i na której się wzorowało, szczególnie tych zachłyśniętych wolnością po 89. Przecież nie bez powodu TVP, pompując kampanię Dudzie, do dziś używało określeń amerykańskich. W porównaniu z Melanią Trump, obie pierwsze damy wyróżniają się na arenie międzynarodowej, charakterem i oryginalnym stylem. Dlatego wystarczy jedno słowo, jedna groźba i polska władza musi się ugiąć. Chyba nie muszę nikomu przypominać, jak byle ambasadorka USA ustawiała do pionu naszego premiera. O proszę. Oczywiście cała sprawa ma również swoje dobre strony, bo po pierwsze są to pieniądze. Na pewno dużo szybciej się rozwijaliśmy z inwestycjami niż rozwijalibyśmy się bez nich. I jest to... oczywiście duży plus, bo praktycznie jedyne, czego chcieliśmy po reformacji ustrojowej, to doścignąć Zachód i żyć tak dostatnie jak oni. Kolejna sprawa to know-how. Przyszli do nas ludzie, którzy dobrze wiedzą, jak się robi biznes, jak się robi pieniądze i w dużym stopniu nauczyli nas tego, dzięki czemu i my wiemy, jak się ten biznes robi. Ale jak robi się biznes w Polsce, to wiedzą przede wszystkim Żabka wraz z Uber. Zapraszam do kolejnego newsa. Własny biznes prowadziłam wcześniej, natomiast chciałam spróbować pracy w dużej, prężnej sieci.
a do sklepu Żabka chodziłam tutaj, bo mieszkałam. Żabka i Uber Eats uruchamiają usługę dostaw zakupów do domu. Na razie takie rozwiązanie będzie dostępne w Warszawie oraz Poznaniu w ramach programu pilotażowego. Współpraca Żabki oraz Uber Eats to część projektu Żabka do domu, który został uruchomiony w kwietniu bieżącego roku, a także odpowiedź sieci na coraz popularniejsze wśród Polaków kupowanie online. Na razie Uber Eats dostarczy zakupy w dwóch miastach. Jako pierwsza sieć handlowa w Polsce nawiązaliśmy współpracę z Uber Eats, aby nasi klienci mogli szybko i wygodnie zamawiać produkty z Żabki z dostawą po wskazany adres. Dzięki usłudze klienci z Warszawy i Poznania, a niebawem kolejnych miast, będą mieć zapewniony szybki dostęp do ulubionych produktów z oferty Żabki i przekąsek na ciepło Żabka Cafe. Produkty mogą zamawiać przez aplikację, a zakupy będą dostarczane nawet w pół godziny. Powiedział wiceprezes Żabka Polska Tomasz Bilharski, cytowany w komunikacie. Podobnym tonie wypowiedział się również przedstawiciel firmy dostawczej. Dzięki współpracy z Żabką chcemy pomóc tysiącom Polakom uzyskać bezpieczny i szybki dostęp do produktów spożywczych, powiększając ofertę na naszej platformie, powiedziała Ilona Grzywińska-Latriku, dyrektor komunikacji w Europie Środkowo-Wschodniej w firmie Uber. W ofercie dostępnych będzie 600 produktów, w tym napoje oraz popularne posiłki Żabka Cafe, podano w komunikacie. Zamawianie zakupów nie będzie się różnić od klasycznego wybierania zamówień z restauracji. Po skompletowaniu koszyka płatność odbywa się za pośrednictwem aplikacji Uber Eats. Jeśli któryś z produktów będzie niedostępny, w aplikacji pojawi się na ten temat wiadomość. Czas oczekiwania na zamówienie ma wynosić 30 minut od potwierdzenia dyspozycji przez sklep. Namawiałem przez okres pół roku, drugie pół roku analizowałem, podjąłem decyzję, będę pracował. I to jest bardzo ciekawy case. O co chodzi z tą całą Żabką? Dlaczego otwarta jest w niedzielę? Dlaczego tak szybko się rozwija? Dlaczego wiatr wieje zawsze w kierunku, w którym franczyza idzie? Jeżeli mowa o tych niedzielach, to pewnie wszyscy wiecie, że chodzi o to, że Żabka mianuje się placówką pocztową, a kiedy to przestaje działać, zamienia się w największą sieć kawiarni w Polsce. Proszę bardzo, oto ich nowe hasło. A przecież kawiarnie działać mogą 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Ale spójrzmy prawdzie w oczy, czy to, że można wysyłać i odbierać u nich paczki, czyni z nich placówkę pocztową, a to, że można tam zamówić tę kawę na wynos i dostać ją lub postać sobie przy małym stoliczku, przy którym jest też cukier, czyni z nich kawiarnię? Skoro taki sklep może się tak nazywać, to dlaczego inni tego nie robią? Nie twierdzę, że na pewno są tam jakieś układy i inne przekręty, no bo wątpię, żeby Sasin z Szumowskim maczali tam palce. No ale przyznajcie, sprawa wygląda dość dziwnie, tak jakby miało to coś wspólnego z walką o władzę. Przechodząc jednak do tematu dzisiejszego odcinka, wbrew temu, co uważa ogromna część Polaków, a co udowodniliśmy już w tej sądzie ulicznej... Robisz tam zakupy? Rzadko, ale... W Żabce częściej? A Żabka? Myślisz, że Polska jest? Polska. Tu zresztą macie link do całego materiału. Duża część Polaków nadal uważa takie sieci jak Biedronka czy Żabka za sklepy polskie, a faktem jest, że i one już lata temu zostały sprzedane w ręce zagranicznych korporacyjnych gigantów. Co jeszcze ciekawsze, i Żabka i Biedra powstały rękoma, a raczej portfelem tej samej osoby. Ale odchodząc już od samej Żabki, taka kolaboracja na pewno pozytywnie przyczyni się do rozwoju sieci, która i tak już w tym momencie świetnie sobie radzi. Tylko nawiązując do podsumowania pierwszego newsa, znowu można zauważyć trend kolejnych powiązań kapitału zagranicznego z naszym rodzimym. Takie powiązanie jest naturalne, a protekcjonizm. Pogląd gospodarczy, którego celem jest ochrona produkcji i handlu krajowego przed konkurencją zagraniczną, głównie za pomocą ceł nakładanych na przywożone towary oraz koncesji i zakazów. W stosunku do rynku krajowego głównym narzędziem tej polityki są cła przywozowe i cła eksportowe oraz subsydia. Nie jest najlepszą formą gospodarczą, ale zwróćmy uwagę na to, że znowu chodzi o USA. Kapitał zagraniczny bardzo pomaga gospodarce, ale ważne jest to, żeby był on rozłożony równo między jak największą liczbę państw czy regionów, z których ten kapitał pochodzi. A jak dobrze wiemy, Uber jest amerykański, ale też nasuwa się pytanie, dlaczego Żabka wybiera akurat Ubera? Przecież ma wybór, nikt jej nie zmusił, nie jest rządem, prezydent USA nic jej nie powie. We need money. Więc o co chodzi? No właśnie, czyżby Uber po prostu był najlepszy? Może inaczej, może jest najbardziej konkurencyjny. Na przykład takim bezpośrednim konkurentem Uber Eats jest chociażby Pyszne.pl, które w końcu było pierwsze w Polsce, więc dlaczego Uber? Z jednej strony może po prostu być lepszy, może ma większą flotę, może jest szybszy.
Nie wiemy tego, możemy się tylko domyślać. Z drugiej jednak strony tu przychodzi po raz kolejny argument z korporacji. Wielkie firmy mają kasę, mogą lecieć po kosztach, a nawet na stratach, aż do wykrwawienia konkurencji i nic im nie będzie. Więc może, ale tylko może, jest to kolejne zagranie Ubera poniżej standardów wolnego rynku. Poza tym, to nie pierwszy raz, kiedy firma niszczy konkurencję, ale o tym przeczytać możecie o tutaj. I tu w tym podsumowaniu również był mały haczyk. Otóż pyszne.pl również nie jest polskie, tylko holenderskie. Tak, tak, niestety. Może odetchnijmy na chwilę od tych korporacji, przejdźmy do tematu bardziej z kategorii zdrowie. Zapraszam. Most of us live in a culture built on wanting things. An entire system that is based on consuming. All been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires. Współczesny świat oferuje nam mnóstwo dóbr, zwiększając tym samym nasze poczucie zapotrzebowania. W ten sposób zrodził się konsumpcjonizm. Nadmierna potrzeba posiadania stopniowo zdominowała każdy aspekt światowej gospodarki. Czy jeszcze można z nim walczyć i czy w ogóle jest taka potrzeba? Dlaczego konsumpcjonizm może nam zagrażać? Konsumpcjonizmem nazywa się postawę, w której jedną z podstawowych wartości jest posiadanie i dobro materialne. Wiąże się z ciągłym pędem do wzbogacania się i walką o lepszą sytuację społeczną. Człowiek przywiązuje nadmierną wagę do rzeczy materialnych i zapomina o pozostałych wartościach. Dodatkowo chętnie sięga po dobra i usługi, które faktycznie nie są mu potrzebne. Istotna jest sama potrzeba nabycia czegoś nowego, poprawienia swojego wyglądu czy zdobycia nowego gadżetu. Wszystko po to, żeby poczuć się lepiej. Postawa ta ma wyjątkowe znaczenie w procesie postępu technologicznego i rozwoju cywilizacji. Wyścig po lepszą sytuację społeczną i materialną wspiera rozwój gospodarki, nauki oraz techniki. Niestety jednak nie bez poniesienia kosztów. Przede wszystkim nadmierna konsumpcja sprzyja nadmiernej produkcji, która z kolei jest bezpośrednią przyczyną degradacji środowiska naturalnego. Mnóstwo odpadów produkcyjnych czy tak zwany ślad węglowy mocno nadużywają to, co oferuje matka natura. Istnieje nawet teoria spiskowa, która mówi o tym, że sprzęty objęte gwarancją są sprawne tylko do czasu jej działania. Kiedy gwarancja się kończy, sprzęty zaczynają się psuć, a my zostajemy poinformowani, że kupno nowej sztuki opłaca się bardziej niż naprawa. Jest jeszcze jedna poważna konsekwencja postępującego konsumpcjonizmu. Tak naprawdę im więcej posiadamy, tym mniej mamy. Potrzeba posiadania generuje ogromne koszty. Gdybyśmy ograniczyli kupowanie kolejnych dóbr i usług, mogłoby się okazać, że potrafimy żyć oszczędnie i kupować raz a dobrze. Reklamy i usługodawcy coraz chętniej generują u nas sztuczną potrzebę posiadania, wmawiając konsumentom, że ich produkty czy usługa są niezbędne do dalszego funkcjonowania. Jest to bardzo agresywna forma marketingu, która ciągnie ze sobą kolejne decyzje kredytowe, życie pod presją wysoko postawionych standardów i chęć pławienia się w pozorach luksusu. Nadmierna chęć posiadania prowadzi nieuchronnie do wyniszczenia środowiska naturalnego i całego społeczeństwa. Zbyt duża produkcja masowa, marnowanie zasobów naturalnych i żywności nie może istnieć bez strat dla planety i nas samych. Dlatego coraz więcej osób przekonuje się do zmiany stylu życia i ogranicza nabywania dóbr materialnych. To pierwszy i zarazem najważniejszy krok w walce z konsumpcjonizmem. Coraz większe tempo życia to świetny sprzymierzeniec nadmiernej konsumpcji. Zwolennicy ruchu Slow Life przekonują, że warto czasem się zatrzymać, rozejrzeć i zastanowić, co możemy zmienić, aby żyło się nam lepiej, oszczędniej i zdrowiej. Slow Life to także sztuka życia w zgodzie z otaczającą nas rzeczywistością, dbałość o środowisko naturalne oraz większa świadomość konsumencka. Concerns me. Celebrity magazines, television with 500 channels, some guy's name on my end. Mówiłem coś o odejściu od korpo? Chyba jednak mi się nie powiedzie. Konsumpcjonizm jest raczej związany z tą sprawą. Wiecie, z czym się jeszcze wiąże konsumpcjonizm? I jak działa? Z drogą na skróty. To tak jak z objadaniem się słodyczami, czy piciem dużych ilości alkoholu, czy nadmiernym spaniu, gdy tak naprawdę spać się nie chce. Kupowanie działa w ten sam sposób, jest sposobem na ucieczkę przed własnymi problemami, kiedy realnie wciąga nas w kolejne problemy, głównie finansowe, jak każda z wymienionych czynności, bo ostatecznie wszystko na finansach się kończy, choćby przez opłaty za walkę z nowym nałogiem. Tutaj lekka klaryfikacja. Mówię o nadmiernym kupowaniu, a nie tylko tym, że raz na jakiś czas pójdzie się na zakupy odzieżowe, kupi nowe noże do kuchni, czy łomatko użyje jednorazowej maseczki więcej niż raz. Firmy w reklamach mówią prosto. Kup to, pozbądź się problemów i bądź szczęśliwy, a gdy kupujesz, to okazuje się, że nagle pojawia się nowy problem i dalej nieszczęśliwy jesteś, więc kupujesz dalej. Korpo doskonale zdają sobie sprawę z ludzkich kompleksów i na nich robią pieniądze. Przykładowo, komuś nie powodzi się w życiu seksualnym,
Więc pokażemy mu historię przystojnego mężczyzny w otoczeniu pięknych kobiet, a dziwnym trafem cały czas przewijać się będą perfumy jakiejś określonej marki. Przekaz kup perfumy to powiedzieć się w życiu seksualnym, zobaczcie jakie to jest łatwe rozwiązanie, już wspomniana droga na skróty. Płacisz i jesteś szczęśliwy. No i to działa, bo o wiele łatwiej jest zapłacić parę stówek za fiolkę niż chodzić latami do psychoterapeuty. Czy jednak taka fiolka sprawi, że nasze życie w tym zakresie się polepszy? No nie. I finalnie możemy mieć wrażenie, że to już musi być nasza wina, więc ten psychoterapeuta będzie miał również ręce pełne roboty. Tak czy inaczej, czy to wszystko oznacza, że powinniśmy zostać mnichami, wyrzec się wszelkich materialnych przyjemności? Kompletnie nie. Ale pokazuję wam, że taki problem istnieje i co więcej, jest to problem bardzo powszechny. Czy w takim razie firmy powinny przestać prowadzić taki marketing? No wiecie, jakoś reklamować się muszą, a jest to bardzo skuteczny sposób. To co zrobić, zapytacie? I tutaj sprawa raczej nie należy do rozwiązań systemowych, tylko po prostu do jednostki i jej decyzji. To tak jak z narkomanią. Nikt jej przecież nie zlikwidował, zakazując sprzedaży narkotyków. Jedyną drogą jest zatem odpowiedni system edukacji, który niestety w Polsce kuleje i nie został zreformowany od dziesiątek lat, kiedy nasz świat z dekady na dekadę zmienia się nie do poznania. I tak rynek reklamowy w Polsce jest najbardziej skuteczny w całej Unii Europejskiej, bo Polacy po prostu najbardziej są podatni na reklamę. Ale o takich smaczkach dowiecie się oczywiście stąd. Może odejdźmy od tego nieprzyjemnego tematu i zapraszam was do ciekawostki dnia, która pokazuje dobre strony głównej osi dzisiejszego materiału, czyli właśnie wolnego rynku. SkyCash wprowadza nową usługę dla klientów SkyCash dla firm. Użytkownicy mogą szybko i wygodnie zamówić taksówkę iTaxi prosto z panelu aplikacji, a przejazd opłacić środkami konta firmowego pracodawcy. Usługa dostępna jest dla wszystkich klientów biznesowych oraz pracowników korzystających z aplikacji SkyCash. Aby aktywować usługę taksi, wystarczy podać dane pracowników, takie jak imię, nazwisko oraz numer telefonu zarejestrowanego w SkyCash. Następnie pracownicy mogą korzystać z usługi taksi. Płatności za usługę przewozu wykonywane są przez obciążenie konta SkyCash dla firm lub w przypadku braku środków są opłacane gotówką przez użytkownika u kierowcy na podstawie cennika dostępnego na szybie pojazdu kierowcy. Na koniec miesiąca generowana jest jedna faktura zbiorcza za wszelkie przejazdy wraz ze szczegółowym raportem z przejazdu pracowników, co umożliwia dokładną kontrolę kosztów. Usługa taksi SkyCash dla firm jest uzupełnieniem dla klientów biznesowych, którzy dotychczas mogli korzystać z wygodnych rozliczeń parkowania pojazdów na jednym dokumencie, a także umożliwiać swoim pracownikom zakup biletów komunikacji miejskiej w aplikacji. Uruchomienie aplikacji taksi w SkyCash dla firm to kolejne spore ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy w jednym miejscu mogą zarządzać parkowaniem pojazdów w swojej flocie, umożliwiać pracownikom zakup biletów komunikacji miejskiej, a od teraz mogą również udostępniać wygodną opcję zamawiania taksówki pod wskazany adres. Największą zaletą tego rozwiązania jest zbiorcze rozliczanie wszystkich transakcji i znacznemu ograniczeniu liczby dokumentów księgowych, wyjaśnia Jarosław Marek, prezes zarządu SkyCash Poland S.A. I to się właśnie nazywa zdrowa konkurencja. Pamiętacie stan polskiego rynku przewozu osób przed wejściem usług typu sharing economy? Sharing economy, ekonomia współpracy. Zjawisko społeczne i ekonomiczne polegające na fundamentalnej zmianie modeli organizacyjnych i dystrybucyjnych idących w kierunku rozproszonych sieci połączonych ze sobą jednostek i społeczności, obejmujące zarówno bezpośrednie świadczenie sobie usług przez ludzi, jak również współużywanie, współtworzenie czy współkupowanie. Umożliwia to radykalne zwiększenie efektywności wykorzystywania zasobów. Najpopularniejszymi przykładami są Wikipedia, Uber czy Airbnb. Całkowicie zacofany sektor. Uber wszedł do Polski w 2014 i w tym czasie płatności elektroniczne, smartfony, aplikacje i dużo więcej to bardzo powszechna sprawa, a mimo to taksówkę dalej zamawiało się przez telefon. Tak dosłownie, wiecie, wybierając numer i rozmawiając z żywą osobą. Gdy aplikacja weszła do Polski, to okazało się, że ludzie dużo bardziej ją wolą od przestarzałych taksówek. Oczywiście wybuchły protesty i taksówkarze wyszli na ulicę krzycząc, że oni mają jakieś tam licencje, a kierowcy Ubera nie.
ale wtedy okazało się, że ludzi nie interesują licencje. I co więcej, te licencje w czasach świetnego GPS-a w każdym smartfonie nie zapewniają nawet bezpieczeństwa, a dzięki tym GPS-om dodatkowo dojeżdżamy szybciej, bo omijamy korki. Liczy się tylko wygoda i ceny, którymi aplikacja niszczyła konkurencję. W końcu rynek musiał się dostosować i wyszedł chociażby taki Taxify, dzisiaj znany jako Bolt, czyli bezpośrednia konkurencja Ubera. Firmy taksówkarskie przeszły transformację i mamy chociażby takie iTaxi. Rzecz jasna, nie wszędzie. Właśnie wróciłem z nadmorza, gdzie w takiej łebie nie ma Ubera, no i co? I jak w Warszawie jestem przyzwyczajony do 5-kilometrowego kursu przez centrum stolicy za 12 zł Uberem, tak kilometr Meleksem przejeżdżałem za 24 zł, bo kroją 6 zł od osoby za kilometr. Jak widzicie, w tym wypadku kapitalizm zadziałał świetnie i popchnął ludzi do przodu. Jest to chyba najmocniejsza zaleta tej właśnie walki o władzę. Inne zalety: gdy nie dochodzi do monopolii, to tak naprawdę my, konsumenci, mamy się bardzo dobrze. Jeżeli mamy jakąś potrzebę, to praktycznie zawsze znajdziemy sposób na jej zaspokojenie, a jeżeli nie znajdziemy, to znaczy, że z dużym prawdopodobieństwem trafiliśmy na niezły pomysł na biznes, no i możemy się po prostu wzbogacić w całkowicie legalny sposób. Ale dobrze wiemy, że to, co was kręci, to ta ciemna strona polityki czy biznesu, więc na pewno spodoba wam się również walka o władzę. I oczywiście drętwy suchar na koniec. Co Stephen Hawking mówił, gdy psuł mu się komputer? Nic. Tego drętwego suchara znowu podesłał nam Filip Górczyński, za co oczywiście serdecznie dziękuję. No i dostajesz od nas, tutaj wyjątkowo, książkę Uber Walka o władzę. Wyślij nam koniecznie swój adres na maila, tego samego, na który wysłałeś swojego suchara, i dostaniesz jeden darmowy egzemplarz tej naprawdę dobrej książki. A jeśli i ty chcesz zapoznać się z książką Uber Walka o władzę, która jest naprawdę prześwietna i z całego serca mogę wam ją polecić, to koniecznie zajrzyjcie do linka w pierwszej linii opisu lub w przypiętym komentarzu i tam możecie nabyć swój egzemplarz, a kupując właśnie z tego linka, dodatkowo wspieracie nasz kanał, dzięki czemu być może wreszcie to my staniemy się liderami, takimi jak teraz jest TVN czy TVP, wreszcie ich wyprzemy i to my będziemy dyktować, co jest prawdą, a co nie. W każdym razie serdecznie polecam raz jeszcze, no i do zobaczenia. 6.30, 18. Cześć. Każdy kabel, każdy kontakt, nikt niczego już nie żąda. Czy byś chciała kiedyś poznać prawdziwego życia posmak?